Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteśmy już bezpieczni. A Leo tutaj tak krzyczy: Bosie, co ty robisz? Musisz przecież leżeć. Leżenie na dół, tylko znaczy położony. A jak jestem, to sprawia, że czuję się bardziej zmęczony. Nie, ty musisz się położyć. Przecież tak ci powiedziano. Leo ma rację, Dante. Nie chcesz, żeby rany ci się otworzyły. Przyniosę ci kawę latea, więc po prostu leż na sofie. Dante nie był zbytnio zadowolony, ale się posłuchał. Ja cicho usiadłam obok niego na sofie. O, Carlo przyszedł. Mrucząc do Dante, jakby starając się go podnieść na duchu. Jejku, to co się wydarzyło, wydaje się jakby miliony lat minęły. Zastanawiałam się tak, kiedy przygotowywałam jego kawę. Wróciliśmy z powrotem do Falzone, no i doktor chyba przyjechała, bo jak to było, że she, tak, no to chyba doktor przyjechała, żeby zająć się Dante. Była zdziwiona, że Dante wciąż żyje po tym, jakie odniósł rany. Wszystko, do czego doszło, łącznie z tym, co Emilio powiedział, czułam się, jakbym śniła w tym czasie. Ale nieważne, Dante jest cały i zdrowy. To tylko dowodziło, że to, co wydarzyło się w ruinach, było prawdziwe. Dlaczego tak naprawdę Visconti przybyli do tych ruin tamtego dnia? Wygląda na to, że Dante porozumiał się z Gilbertem, kiedy mnie tam porwano. Doktor zakończył już tam sprawdzanie, czy Dante nic nie jest. A Dante wytłumaczył mi, skąd oni się to wzięli. Deal był taki, że miałem ciebie wymienić za prawo do mojej rodziny. Pamiętam. Wyryło się to w mojej pamięci, bo przecież to był taki szokujący moment. Ale Gilbert odrzucił moją ofertę i zamiast tego zaproponował swoją. Czy to było wtedy, kiedy ja opuściłam pokój? Jaką on miał ofertę? Dante zamknął oczy, wziął głęboki oddech i odpowiedział. Jeżeli kiedykolwiek byłaby tam sytuacja, w której Visconti, zostaliby wciągnięci do konfliktu, my razem byśmy stali w ramię w ramię, żeby pozbyć się Laoshu. To by była oczywiście taka kooperacyjna zgoda. Zanim Laoshu zyskali taką siłę, jaką mieli, w Burlone oczywiście byli tylko Falzone i Visconti. Visconti się od nas odsunęli i zaczęli swoją własną rodzinę, ale my wciąż się całkiem dobrze dogadywaliśmy. Jak tak o tym myślę, że do jakichś tam przestępstw tak naprawdę zaczęło dochodzić tylko parę lat temu. Laosi oczywiście tutaj sobie egzystowali, żyjąc w takich dalszych alejkach Burlone i byli wtedy bardzo małą grupą. Ale dopiero wtedy, kiedy Yang do nich dołączył, coś się zmieniło. Visconti ga tandok de Laoshu tsubusu. Było o wiele łatwiej i prościej dla Visconti, żeby pozbyć się Laoshu wraz z nami. To było jasne, że co dla niego było najważniejsze, kiedy odrzucił moją ofertę. On wcale nie chce uzyskać kontroli nad Burlone. Naprawdę? Skąd jest tym, co powiedział? On jest zbyt ważny, żeby po prostu tylko i wyłącznie związać się tutaj z kontrolą nad Burlone, a więc jego tak naprawdę miasto nie interesuje. On na pewno szybko nie zejdzie z tego świata. Och, tamte przestań. Ale od tamtego spotkania ja dzieliłem się informacjami, jakie miałem z Gilbertem. Teraz, kiedy już mogę to wszystko ujawnić, kiedy wiem, że to już nas nie zrani, a więc to dlatego Visconti przybyli nam pomóc wtedy. Dante nie był zbytnio zadowolony z tego faktu. Dante oczywiście sobie wypił swoją kawkę, którą zrobiłam, i zmarszczył brwi. Lili?
O nie, chyba musiał zauważyć, że nie dosypałam takiej ilości cukru, jaką lubił. Dante, sato no kajou sesshu wa kenkou ni wari yo. Zbyt dużo cukru jest dla ciebie złe. Tak jak ja robię moją mężowi kawę, też nigdy nie jest dobrze. Nadal jesteś ranny, wiesz? Powinieneś troszeczkę przystopować z cukrem i to ci dobrze zrobi. Nikola-san! O, Nikola! Okaerinasai! Witamy z powrotem. Nikola wszedł oczywiście nonszolansko, ale go przywitał, jakby nic się nie wydarzyło. Minęło już parę dni, odkąd bitwa w ruinach się zakończyła. Nikola przybył do Falzona, żeby porozmawiać z Dante prywatnie. Potem Nikola postanowił porozmawiać ze mną, mówiąc, że chciałby mnie przeprosić. Kimi o Visconti ni sashidasu koto de boku wa subete. Chciałem zakończyć wszystkie konflikty, oddając ciebie Visconti. Ty naprawdę nigdy nie zdradziłeś Dante, prawda? On po prostu stawiał go przed wszystkimi innymi, żeby upewnić się, żeby to Falzone wygrali. Sore to. Kimi ni kokoro kara shazai. Jak już o tym mówimy, to muszę cię przeprosić. Za to, że mnie porwałeś. To i fakt, że nie byłem dla ciebie najlepszym gentlemanem. Wybrałem słowa, które by cię zraniły. I wywarłem na tobie presję, żebyś się źle poczuła, będąc tutaj. Ja po prostu czułem, że twoja egzystencja jako kluczowa panienka przyniesie tylko i wyłącznie niebezpieczeństwo Dante i jako bossowi naszych Falzone. Tak, tak, my wszyscy wiemy, że ty tam do niego masz ciągoty. Ja wiem, że to nie była twoja wina, ale ja i tak czy siak planowałem przeciwko tobie. Los zagrał swoje skrzypce w twoim życiu, a ja wciąż to wykorzystałem. Nie martw się, Nikola. Ja naprawdę cieszę się, że już tutaj jesteś z powrotem i że mnie przeprosiłeś. O, ach, ten głos. Wszyscy przecież wiemy, jak bardzo dbasz o Dante i o tą całą rodzinę. Dante wyjaśnił oczywiście wszystkim Falzone, że współpracowali wraz z Visconti, żeby pozbyć się Laosiu. Stąd też Nikola nie został uznany jako zdrajca, no bo przecież poszedł współpracować z Visconti. Wszystko to było na potrzeby, żeby zmylić Yanga. Większość tak naprawdę z członków Falzone nawet nie wiedziała, że Nikola niby tam zdradził rodziny. Co tłumaczy, że nikt tak naprawdę nie podważył słów Dante, no bo przecież też jest bossem, prawda? No cóż, ci, którzy oczywiście o tym wiedzieli, byli zdziwieni słysząc od Dante wyjaśnienia, na przykład Leo. Jednakże to szybko zaakceptował. Przecież wiedział, że to było top secret i nic nie mógł na to poradzić. Poza tym, czy Julia teraz jest w kichni? W kuchni, nie kichni. Bo powiedział kitchen. Tak. Dobra, to może ja coś tam znajdę do jedzenia. Jezu, jestem wygłodniały. Nic, u Viscontich nie jadłeś? Jedzenie, które oni tam przygotowują, nie do końca mi pasuje. Nikola oczywiście był prawą ręką Dante i pomagał jak tylko mógł, żeby Dante doszedł do siebie. Również był takim posłannikiem, tak, którego wysyłali do Viscontich, no i przez to był zajęty prawie każdego dnia. Ja pójdę z tobą. Też się robię głodny. No, zostawcie nas samych. Pa, pa. Do widzenia. A, soda. Regina z sklepu chciała cię zobaczyć. Regina, czyżby to dlatego, że kiedyś pomogłem jej z chuliganem? Nikola i Leo dalej sobie rozmawiali i poszli do kuchni jak najlepsi przyjaciele. Reputacja rodziny Falzone, w którą tak naprawdę uderzono, zaczęła powoli powracać. Wszystko dzięki staraniom wszystkich. A pokój znowu zawitał Burlone. Oj, coś czuję, że już się zbliżamy do końca. Wygląda na to, że
takie podburzenie w mieście powoli zaczyna wymierać. Naosiu już tutaj nie było, a ich brak spowodował, że ludzie zaczęli czuć się pewniej w mieście. Naosiu, co prawda, pozostawili po sobie problemy, ale nimi za niedługo się zajmiemy. Mam nadzieję, że szybko dojdziesz do siebie, Dante. A, ty jesteś za dobra. Tak uważasz? No, misiu, spójrz na nas, powiedz to jeszcze raz. I nagle stał się cichy. Zamyślił się nad czymś. I po momencie takiego myślenia spojrzał na mnie i zapytał. Czy chcesz wrócić do kościoła? No co ty? Skupiałeś? Co? To pytanie mnie zdziwiło. Dante kontynuował niezbyt pewny siebie. Ja naprawdę doceniam to, że zajęłaś się mną po tym, co się stało w ruinach. Ale skoro już nic złego nie może ci się stać i jeżeli chcesz wrócić do kościoła, pewnie powinnam wrócić. Muszę powiedzieć siostrze Sophie, jak to się wszystko rozwiązało. Tak długo już jej nie widziałam. Jestem pewna, że oni wszyscy na mnie czekają. Rozumiem. Mi też już jest prawie lepiej, a więc jesteś wolna, żeby wrócić do kościoła i... Położyłam swoje dłonie na obu jego policzkach, żeby zmusić go, żeby na mnie spojrzał. Och, jacy wy jesteście słodcy. Jego piękne, azurowe oczy wpatrywały się w moje. Ja czułam się, jakbym wpatrywała się w Adriatyk. Zdziwiona tym, co może się zdarzyć. Dante, czy ty pamiętasz, co mi powiedziałeś? Ja pamiętam, co ty powiedziałeś, że chciałbyś, żebym była przy tobie. A może kłamałeś? To nie było kłamstwo. Przyrzekam. A więc w takim razie czemu mnie pytasz, czy wrócę do kościoła? Sorewa. No, ja po prostu myślałam, że ty tego chcesz. Przecież przybyłaś tu tylko dlatego, że cię zmusiliśmy. No trochę tak. Chyba nie chcesz, żeby zabrano cię z twojego domu, prawda? Tak, kościół jest moim domem, ale... Moje uczucia do ciebie nie zmienią się. Nieważne, czy jesteś tutaj, czy może jesteś tam. Ja już nie chcę cię tutaj przetrzymywać wbrew twojej woli. Spojrzałam głęboko w jego oczy i odpowiedziałam szczerze. Dziękuję ci, Dante. Twoje zamartwianie u mnie naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwa. Ale wciąż... To, co powiedziałeś, brzmiało tak, jakbyś wypierał moje uczucia. Przepraszam, powinienem był ciebie zapytać, jak ty się czujesz najpierw. Ja po prostu chyba byłam zbyt przerażona, żeby zapytać, a więc sam wysnułem odpowiedzi. Ja jakbym z moim mężem rozmawiała, no normalnie... Dante wtedy spojrzał na mnie poważnie, a jego oczy zwrócone były tylko na mnie. Czego ty chcesz? Czy chcesz wrócić do kościoła? Uśmiechnęłam się, odpowiadając. Chcę być z tobą, Dante. Ale wiesz, że jestem mafijnym bossem. Udało nam się przeżyć tym razem, ale kto wie, co stanie się następnym. Mogliby ciebie wyciągnąć naprzód jako tarczę i co wtedy? Nawet wtedy. Chcesz ze mną być? Tak. Nawet jeżeli jesteś bossem mafijnym, nawet jeżeli będziemy żyli w niebezpieczeństwie, ja wciąż chcę być z tobą. Rozumiem. Dante spojrzał na mnie, akceptując, co powiedziałam. A potem... wypuścił długie westchnięcie. Wciąż jednakże musisz iść do kościoła. Musisz porozmawiać się z tą siostrą. A ty też pójdziesz? Oczywiście. Siostra Sofia jest twoim rodzicem. Prawda?
Muszę oczywiście się przed nią zaprezentować i wytłumaczyć, co nasza przyszłość, że tak powiem, widzi w nas. Dziękuję ci, Dante. Już nie trzymałam jego twarzy w moich dłoniach, wiedząc, że jego słowa pochodziły prosto z serca i były prawdziwe. Wszyscy na pewno będą zdziwieni w kościele. Kościół wciąż był dla mnie bardzo ważny, przecież to był mój dom, ale ja chcę być z Dante. Jak patrzę wstecz, w życiu bym się nie domyśliła, żebym się tak czuła. Ale to uczucie wzrosło we mnie do takiego stopnia, że było moim największym marzeniem. No, taki trochę syndrom sztokholmski, ale dobra, Dante przecież jest miły. O, co się stało? Odpowiedz nam, Emilio. O, tutaj... Kościół się nagle wypowiada. Dlaczego pozbyłeś się tutaj Rosberga? Przecież to on był jakby no, najwierniejszym w naszym kościele. Dlaczego nam nie odpowiadać? Przecież musisz nam to wytłumaczyć. Mogą sobie mówić to, co chcą. Ja nie będę odpowiadał na ich pytania. Oni by nie wiedzieli o relikcie, a więc niby jak miałbym mi to wytłumaczyć? Oni zaczęli wykrzykiwać i tak naprawdę ich słowa były tylko i wyłącznie zdenerwowaniem, wściekłością. No i nagle jeden z nich rozbrzmiał głośniej. Księża przestali się odzywać, kiedy głowa kościoła powiedziała im, że mają być już cicho. Matko, do ciebie, ta cała siła i polityki to ponad mnie. Wyszedłem z pokoju i poszedłem sobie... na zewnątrz. Konya no hoshi wa. A jak tam dzisiaj gwiazdy? Gwiazdy mknęły sobie cicho po niebie. Ich piękno miało wieść przyszłość osobom, do których są przypisane. Ano kotachi wa kanchigai shite iru kamoshirenai keredo. Dzieci może i źle zrozumieją, do czego doszło. To nie tak, że kluczowa panienka została wybrana od tak sobie. Ta osoba była, może powinienem to tak powiedzieć, zapisana w kartach dla Dante Falzone. Astrologia pozwala nam znaleźć osobę, która jest przypisana. Może i gwiazdy są znikające. I tak naprawdę jedno skręcenie w drugą stronę mogłoby kompletnie zmienić ich kurs. Jednakże muszę powiedzieć, że naprawdę jest to interesujące, że te klucze zawsze są kobietą i mężczyzną. Srebrne i złote światło. W takim razie oni musieli być dobrze dopasowani, żeby uzyskać ten relikt. Ja widziałem kolory ich wspaniałego życia. Widziałem, jak wychodzili ze swojej wiary. Chciałbym im podziękować, że pokazali, że mogę być z nich dumny. I czuję to z głębi mojego serca. A i dobrze jest długo żyć. Przynajmniej tak myślę. No, tak jak mówiłam, on nie jest jakiś tam normalny. No nie będę tutaj wchodziła w jakieś tam kościelne rzeczy, także zostawmy to grze, ale no coś tutaj, jestem ciekawa, jakie macie pomysły, kim Emilio mógłby być. Parę dni później Dante i ja poszliśmy do kościoła. Signore Falzone, Signor Falzone, proszę zajmij się nią. Siostra Sofia była dziwnie otwarta i pozytywna
jeżeli chodzi o to, co jej powiedzieliśmy. Może sama wyczuwała, że do tego dojdzie. Ale wszyscy inni, jak o tym słyszeli w kościele, byli zdziwieni. Co ty, zy, Falzone? One-chan, a więc ty, siostro, nie wracasz, tak? Może ci wszyscy czekaliśmy, żebyś do nas wróciła? Laura i Giovanni nie byli zbytnio zadowoleni. A Jin patrzył się na Dante. Nawet jeżeli jesteś bossem, nie pozwolę ci, żebyś sprawił, że ona zapłacze? Spokojnie, on nic mi nie zrobi. Wciąż będę do was wracać. I będę tutaj oczywiście pomagała w kościele, więc będzie tak jak wcześniej. Co prawda, co nie... Czy to nieprawda, Dante? Tak, możesz robić co chcesz. Dante delikatnie uśmiechnął się. Pomimo tego, że usłyszał, co ja chcę zrobić. Falzone Family としても Falzone będzie jeszcze bardziej pomagało kościołowi niż wcześniej. No dobra, skoro siostrzyczka będzie przychodziła do kościoła, no to może być. Didi, Lidia, naprawdę dobrze się słuchałaś starszych, odkąd byłaś młodsza. Teraz odnalazłaś to, czego ty chcesz. I to sama. I dlatego bardzo się cieszę o tym, co mi powiedziałaś. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Siostro Sofio! Ja też! Elena skoczyła w moją stronę, złapała moje dłonie i spojrzała prosto w moje oczy. Będę się za was modlić, żeby było jak najlepiej. Nigdy wcześniej nie widziałam cię takiej szczęśliwej. Sama mogę powiedzieć, że znalazłaś coś, co jest dla ciebie bardzo ważne. Elena... Szczerze powiedziawszy, będzie mi smutno, że już ciebie tutaj nie będzie. Ale przecież możemy się widzieć każdego dnia. A więc za każdy chcecie pożegnać z uśmiechem na twarzy? Ach, dziękuję ci, Elena. Wszyscy nas tak pięknie pobłogosławili. Uśmiechałam się jak nigdy wcześniej, słysząc, że te słowa pochodzą prosto z serca. Może i wcześniej żyłam życiem, w którym nie miałam żadnych marzeń. Po prostu mi się obudziła, pracowała, jadła i poszła spać. Ale moje życie zmieniło się, kiedy pojawił się w nim Dante. Były czasy, w których się nie zgadzaliśmy i nie rozumieliśmy kompletnie swoich uczuć. I nadal bardzo barwnie pamiętam, jak żeśmy prawie skończyli życie, kiedy żeśmy szukali tego reliktu. Może dni nie były normalne, ale udało nam się przez wszystko przejść. No i mieliśmy teraz życie, którym powinniśmy się cieszyć. Myślę, że z Dante, będąc z nim, to my zadecydujemy, jaka będzie przyszłość. Przyszłość, która ma tak wiele do pokazania. Przyszłość, z której cieszę się całym moim sercem. O, no i koniec chyba. Najmniej tak to wygląda. Oj, no dobrze. Moi drodzy, ja tutaj oczywiście piosenkę wyciszę, żeby nie było praw. Piękna była ta historia. Bardzo mi się podobała. Co prawda, wiadomo, była długa, bo w tym czasie zdążyłam mieć ślub, przeprowadzić się i zrobić wiele innych rzeczy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy ze mną do końca tutaj zostali. To będzie już ostatnia historia tutaj z tej gry, nie będziemy sobie tutaj już więcej w nic pogrywali, ale nie martwcie się, ponieważ mam dalsze pomysły na inne serie, które mam nadzieję, że będą pojawiały się częściej. Tak jak mówię, ja mam niestety tylko jeden dzień na nagrywanie w tygodniu, często nawet przez 3 tygodnie nic nie mogę nagrywać, bo akurat tak się zdarzy, także musicie mi wybaczyć, ale zawsze staram się nagrać dla was troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że ta historia wam się podobała. Powiedzcie mi, czy bardziej podobał wam się Dante, czy może Nicola? Bo zrobiliśmy tylko oczywiście tych dwóch panów, ale
Mi ogólnie się chyba podobali porówno. Wszędzie, że tak powiem, historia była troszeczkę insza, a więc zawsze byłam ciekawa, co tu się dalej wydarzy. Ja oczywiście sobie pogram dalej sama, ale proszę dajcie znać, czy chcielibyście, nie wiem, jakiś taki post na społeczności na przykład, albo jakąś taką opowiadajkę o tym, co wydarzyło się na przykład u Yanga. Bo tak jak mówię, troszkę szkoda mi lat, żeby zaczynać tutaj kolejną historię, która pewnie no, będzie się jakby toczyła wokół tego samego, a zamiast tego możemy sobie zagrać w inną grę. Jeżeli chodzi o tę grę, którą mam zaplanowaną, jest ona już na moim Switchu, także mam nadzieję, że wszystko tutaj pójdzie dobrze i uda mi się ją w miarę dobrze nagrywać. Także, moi drodzy, ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że historia Wam się podobała. Dajcie znać, czy wytrwaliście do końca i trzymajcie się, do zobaczenia w moich przyszłych grach.